Dzień dobry Państwu, nazywam się Stanisław Niwiński i bardzo cieszę się, że mogę dla Państwa nagrywać kolejny odcinek mojej serii vlogowej. Tematem, który chciałbym Państwu dzisiaj przedstawić, jest to temat związany po raz kolejny, można powiedzieć, z istotnym przedstawicielem chińskiego życia intelektualnego, związanego przede wszystkim z politologią, ze stosunkami międzynarodowymi. Mianowicie chciałbym dzisiaj Państwu przedstawić sylwetkę profesora Yan Xuetonga. Profesor Yan Xuetong jest to jedna z najbardziej wpływowych, ale zarazem jedna z najbardziej ciekawych postaci wpływających na życie intelektualne Chińskiej Republiki Ludowej. Jest to politolog zajmujący się przede wszystkim zagadnieniem spraw międzynarodowych, próbujący w swoich intelektualnych dociekaniach pogodzić z jednej strony klasyczną chińską myśl polityczną i jej spojrzenie na sprawy polityki międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem konfucjanizmu i legizmu, z pochodzącym oczywiście z Zachodu paradygmatem realistycznym. No i wynikiem, można powiedzieć, tych tutaj jego prób intelektualnych jest stworzenie przez niego takiego kierunku, który on nazywa moralnym realizmem. Warto pamiętać, że czasopismo Foreign Policy w roku 2008 zaliczyło profesora Yan Xuetonga do jednego ze 100 najbardziej wpływowych myślicieli na świecie. Także no, to jest postać bardzo wpływowa, powiedzmy, na scenie chińskiej, ale to jego znaczenie wychodzi też dosyć mocno nawet poza same Chiny. No, to nie jest w pewnym sensie niczym może taki dziwnym, biorąc pod uwagę, no, jak, prawda, rosnące znaczenie odgrywają Chiny na arenie międzynarodowej. Profesor Yan Xuetong urodził się w roku 1952 w Tiendzinie. Studiował zarówno w Chinach, jak i w Stanach Zjednoczonych. Swoją tutaj, prawda, przygodę naukowo-intelektualną zaczął jeszcze w latach 80. w Harbinie, potem studiował w Pekinie, studia ukończył w roku 1986 na kierunku stosunki międzynarodowe, potem przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, studiował na Uniwersytecie w Berkeley, które ukończył w 1992 roku na kierunku politologia i tam również obronił doktorat. Obecnie jako profesor pracuje na Uniwersytecie Tsinghua w Pekinie, gdzie wykłada przede wszystkim na stosunkach międzynarodowych. No, jest to postać bardzo płodna intelektualnie, napisała szereg najróżniejszych publikacji oraz książek. Zajmuje się, jak powiedziałem, przede wszystkim zagadnieniem spraw międzynarodowych. Jest on orędownikiem powrotu Chin do roli wiodącego mocarstwa na arenie międzynarodowej. No, takie jego dosyć, można powiedzieć, konkretne poglądy powodują, że na Zachodzie jest on postrzegany jako taki, można powiedzieć, no, tak zwany jastrząb w kontekście polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej. No, taki wybitny amerykański uczony zajmujący się Chinami, Mark Leonard, autor takiej, no, bardzo poczytnej książki Zrozumieć Chiny, no, określił go nawet takim terminem neokomunistę, co jest takim dosyć taką trochę grą słów, która ma go ukazywać jako taki odpowiednik amerykańskich neokonserwatystów, czyli ludzi opowiadających się za taką właśnie bardzo twardą polityką zagraniczną. No i temu podejściu nie można całkowicie odmówić pewnej prawdziwości, ale w wypadku tego uczonego prawda jest nieco zdecydowanie bardziej złożona, ponieważ w istocie jest on zwolennikiem odbudowy mocarstwowej pozycji Chin w Azji i ogólnie na arenie międzynarodowej.
ale jest to postać dużo, dużo bardziej złożona, bo jak Państwu tutaj wykażę, u profesora Jan Śwetonga, no właśnie, popieranie takiej aktywnej, zdecydowanej polityki Chin na arenie międzynarodowej idzie u niego zarazem ze zrozumieniem potrzeby tego, jak głębokich reform Chiny potrzebują. I nie chodzi tutaj tylko o reformy społeczno-gospodarcze, ale również jak najbardziej o reformy polityczne. Także jest to w tym kontekście bardzo, bardzo, bardzo ciekawa postać. Gdyby tutaj tak trochę podejść głębiej, prawda, w rozważania intelektualne profesora Jan Śwetonga, to od przynajmniej pewnego czasu, właściwie nawet kilkunastu lat, jednym z takich głównych, można powiedzieć, leitmotivów jego właśnie prac naukowych jest to zastanawianie się nad znaczeniem miękkiej siły w polityce zagranicznej państwa. No i szczególnie tutaj, prawda, no, nieodpowiedniego potencjału miękkiej siły w wypadku samych Chin, ponieważ zwracam w swoich tekstach uwagę na to, że Chiny posiadają już dzisiaj bardzo rozbudowaną hard power, no są potęgą ekonomiczną, tak? Obecnie nominalny PKB Chin to jest już więcej niż 70% PKB amerykańskiego, a jeśli uwzględnimy tutaj parytet siły nabywczej, no to Chiny mają już najpotężniejsze PKB od roku 2014. No i tutaj no, trzeba pamiętać właśnie o rozmiarze samej gospodarki, ale też o jej jakości, która zdecydowanie, prawda, rośnie. Chińska gospodarka jest coraz bardziej, prawda, innowacyjna. Chiny posiadają dzisiaj godne uwagi siły zbrojne. Co prawda, no nie są one obecnie wciąż tak silne jak siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, ale co do tego nie ma wątpliwości, że gdyby Amerykanom przyszło się dzisiaj na polu walki z Chinami zmierzyć, to pomimo tego, że długofalowo by tą konfrontację militarną wygrali, to jednak musieliby za to zapłacić ogromną cenę. Także tutaj no, chiński hard power na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat w olbrzymi sposób się wzmocnił. No ale jak zwraca uwagę Jan Śwetong, i zresztą nie tylko Jan Śwetong, no piętą achillesową Chin wciąż pozostaje soft power, czyli ta tak zwana miękka siła wynikająca, prawda, z kultury, z wartości, które reprezentują sobie, które reprezentuje dane mocarstwo. No Jan Śwetong zwraca, że Chiny nie posiadają po dzień dzisiejszy etycznej, atrakcyjnej narracji, którą mogłyby zainteresować reszta świata. No i właśnie Jan Śwetong no bada tą właśnie naturę miękkiej siły, no i właśnie poszukiwanie tej miękkiej siły dla Chin no zawiodło go w kierunku tradycyjnej chińskiej myśli politycznej, przede wszystkim myśli konfucjańskiej, myśli logistycznej i tego, co ona ma do powiedzenia współczesnemu człowiekowi na temat spraw międzynarodowych. No i właśnie tego typu badaniom jest poświęconych wiele książek Jan Śwetonga, ale trzeba tutaj zwrócić uwagę w szczególności na jedną z publikacji temu problemowi poświęconemu. Jest to mianowicie książka wydana w roku 2011 pod tytułem Ancient Chinese Thought, Modern Chinese Power. Czyli jakbyśmy przetłumaczyli na język polski, starożytna myśl chińska, nowoczesna chińska siła, tak? I właśnie w ramach tej pozycji książkowej Jan Śwetong no, prowadzi rozważania nad tą klasyczną chińską myślą polityczną no, z czasów, prawda, okresu wiosen i jesieni oraz epoki walczących królestw, czyli tego okresu w dziejach Chin królewskich, gdy centralna władza państwowa gwałtownie się, prawda, załamała, doszło do trwających kilkuset lat wojen domowych, które no ostatecznie, prawda, zaowocowały powstaniem scentralizowanego cesarstwa. No ale to jest ten okres właśnie takiego wielkiego fermentu intelektualnego w Chinach, gdzie to tych mitycznych 100 szkół powstało i one właśnie no
poruszały różne tematy, w tym również zagadnienia, prawda, dyplomatyczne. No i właśnie do tych rozważań Jan Xuetong poszukuje swoich, prawda, motywów dla współczesnej chińskiej soft power. No i takim tutaj, prawda, można powiedzieć podstawowym przekonaniem, które on tutaj nam prezentuje na łamach tej książki, jest to, że dla mocarstwa, sprawnego mocarstwa, oprócz, prawda, zagadnień hard power, no właśnie bardzo ważna jest ta miękka siła, przede wszystkim zagadnienie odpowiedniego przywództwa i dlatego odpowiedniego dobrego, dlatego właśnie odpowiedniego przywództwa niezwykle istotnym zagadnieniem jest kwestia moralności oraz etyki. Ta książka składa się, można powiedzieć, z takich trzech głównych części. Pierwsza część są to w pierwszej części, w takich trzech, można powiedzieć, podrozdziałach znajdują się najważniejsze tezy autora. W części drugiej, również podzielonej na takie trzy podrozdziały, znajdują się komentarze innych, prawda, autorów właśnie do tez, które przedstawił profesor Jan Xuetong. I ostatnia, trzecia część są to repliki Jan Xuetonga, ale także współpracujących z nim uczonych właśnie do tych wcześniejszych komentarzy. No jest więc to taka, no można powiedzieć, w sensie struktury praca dosyć rozbudowana. Ja tutaj na potrzeby tego formatu vlogowego chciałbym się przede wszystkim skupić na tej pierwszej części, właśnie jego najważniejszych rozważaniach. W pierwszym podrozdziale możemy się spotkać właśnie z analizą antycznej myśli chińskiej pod kątem właśnie tych rozważań związanych ze sprawami międzynarodowymi i rolą, prawda, etyki właśnie w tych zagadnieniach międzynarodowych. Jan Xuetong analizuje najważniejszych właśnie myślicieli chińskich z tego okresu wiosen i jesieni oraz epoki walczących królestw. Bierze tutaj, prawda, na tapetę ruistów, konfucjanistów, czyli przede wszystkim Konfucjusza, Mencjusza oraz Sundziego. Legistów, tutaj Han Fei oraz Guanzi. Modziego, czyli, prawda, tego autora filozofii motystycznej. Oraz również taoizm w postaci Laozi'ego. No i właśnie analizując te ich rozważania, zwraca on uwagę na to, że dla wszystkich tych myślicieli, gdy oni, prawda, rozważali kwestie dyplomacji, spraw międzynarodowych, no właśnie w czasach tego zamętu i wojen domowych, bardzo istotnym zagadnieniem była moralność w polityce. Zwracali oni uwagę na to, że istnieje pewien nierozerwalny związek pomiędzy ustanowieniem jakiegoś stałego porządku międzynarodowego, a powiedzmy etycznym uprawianiem polityki i dyplomacji przez państwa partycypujące w tym systemie. Zwraca uwagę też na to, że właśnie wedle tych autorów podstawą autorytetu danego władcy, ale to były monarchie, tak, więc także samego państwa, jest właśnie odpowiedni poziom moralny tych elit, które sprawują władzę w państwie i tego, jak one właśnie oddziaływują na politykę zagraniczną. To jest pierwszy podrozdział. W drugim podrozdziale skupia się Jan Xuetong na myśli politycznej Sundziego. Ja o Sundzym troszeczkę Państwu już opowiadałem w ramach moich poprzednich formatów vlogowych. Chyba nawet nagram o nim jakiś oddzielny nawet materiał, ponieważ to jest myśliciel bardzo, bardzo interesujący. Jest to członek szkoły konfucjańskiej. Niemniej jednak w jego rozważaniach można znaleźć pewne elementy typowe dla legizmu. No między innymi na przykład jego spojrzenie bardzo negatywne na naturę ludzką, bo ile, prawda, Konfucjusz i Mencjusz uważali, że człowiek jest niejako dobry z natury, to tutaj Sundzy zgadzał się z głównymi teoretykami legizmu i stawiał on taką tezę, że człowiek z natury jest zły i dopiero wychowanie, edukacja, wpajanie pewnych zasad moralnych czyni go
czyni go człowiekiem dobrym. Także to jest właśnie taka, taka dosyć eklektyczna postać, ale jednak no przede wszystkim kojarzony z, ze szkołą konfucjańską i właśnie obok Mencjusza jest on takim, można powiedzieć, najważniejszym komentatorem myśli mistrza Konga. Chociaż, o czym trzeba pamiętać, troszeczkę on został, prawda, w kolejnych stuleciach zapomniany, no jednak o Mencjuszu się pamięta bardziej. No ale to tak tonem pewnego, można powiedzieć, wstępu. No on tutaj poświęca temu Sun Tzemu bardzo dużo miejsca. Zwraca on uwagę na to, że Sun Tzu w swoich rozważaniach nad polityką zagraniczną wyróżniał takie trzy typy państw pod kątem tego, jak one w kwestiach, powiedzmy, moralno-etycznych uprawiały swoją politykę zagraniczną. I tak zauważał, że mamy, prawda, tyrana, tak? Znaczy, to oczywiście trzeba pamiętać o jednej roli, o jednej kwestii, drodzy Państwo. No my mówimy o państwach monarchicznych, tak? I tam za politykę zagraniczną odpowiadał przeważnie król, więc tutaj omawiając te państwa, no używam takich terminów, które używał on takich terminów, których można zastosować do określenia pojedynczego władcy, no więc był władca, tyran, państwo, prawda, tyran, które wedle Sun Tzu'ego swoją politykę zagraniczną opierało wyłącznie na wojsku, wyłącznie, prawda, na nagiej sile. No taki władca brutalnie traktuje swoich poddanych i równie brutalnie traktuje państwa, z którymi wchodzi w interakcję. Oczko wyżej jest hegemon, który już tutaj, prawda, posługuje się pewnym poziomem etyki, ponieważ jest to korzystne z punktu widzenia jego polityki zagranicznej. On lepiej odnosi się do swoich poddanych i lepiej traktuje również swoich sojuszników, tudzież wasali. Na samej górze znajduje się natomiast król mędrzec. I to jest władca, który potrafi zdobywać, mówiąc w cudzysłowiu, serca swoich poddanych oraz serca swoich wasali, swoich sojuszników. No jest to człowiek, co za nim idzie, państwo, którym rządzi, reprezentuje najwyższy poziom moralny. Także tutaj no Sun Tzu jak najbardziej zwracał uwagę na to, że te kwestie etyczne odgrywają bardzo znaczącą rolę przy rządzeniu państwem, prowadzenia polityki mocarstwowej, co za tym idzie, tworzenia pewnego sprzyjającego dla państwa otoczenia międzynarodowego. Trzeci podrozdział Jan Xuetong napisał we współpracy z Huang Yuxingiem. I tutaj obaj panowie wzięli, można powiedzieć, na tapetę takie dzieło z czasów dynastii Han, strategie walczących królestw. To jest takie dzieło historyczne, w których no, omawiano te, powiedzmy, właśnie historię tego całego konfliktu, prawda, hegemonię poszczególnych państw w tym okresie, który, prawda, no, leżał u podstaw no, zbudowania scentralizowanego państwa chińskiego. No i taką ich główną konkluzją jest to, że państwa, które partycypowały w tym okresie, prowadząc swoją politykę, no i tu się skupiali przede wszystkim na tych krajach, którym najbardziej, prawda, wychodziło budowanie hegemonii, no zwracał uwagę, że takie państwa, które wygrywały, stosowały zarówno siłę, więc hard power, ale też starały się wypełniać pewne przyjęte przez społeczność domeny chińskiej normy pewnego, prawda, współżycia państwowego. Także mamy tutaj posługiwanie się i hard power, i soft power. No, drugi, prawda, cały rozdział tej książki to są właśnie komentarze do tej pierwszej części. Ja nie będę się tutaj jakoś szczególnie rozdrobniał. Przejdę od razu do trzeciej części, szczególnie do jednego podrozdziału, który nosi tytuł Przedcinowska filozofia i dzisiejszy wzrost Chin, ponieważ tutaj Jan Xuetong, no analizując, prawda, ten wielki dorobek historyczny, daje pewne wskazówki, jak z niego powinny korzystać Chiny współczesne, i jest to szalenie ważny podrozdział,
ponieważ on tam zawiera bardzo ciekawe rozważania, a to, co jest, no myślę, najbardziej interesującą tutaj kwestią, jest to, że Jan Siłetong oczywiście nie w sposób otwarty, no mówimy o HRL, kraju autorytarnym, gdzie no nawet osoba tak utytułowana i tak szanowana jak profesor Jan Siłetong, no nie zawsze może sobie pozwolić na mówienie pewnych rzeczy otwarcie, także on nie robi tego otwarcie, ale między wierszami on tutaj stawia tezę tego typu, że Chiny, jeśli chcą budować skuteczne soft power na arenie międzynarodowej, nie uciekną od reform politycznych, które oznaczają nie mniej nie więcej, tylko po prostu jakąś formę demokratyzacji tego systemu politycznego. On tam stawia taką tezę, że demokracja, gdybyśmy to, prawda, przełożyli na pewien język właśnie starożytnej chińskiej myśli politycznej, na przykład takiego Sun Tzu, prawda, i tego stopniowania jego państw, jest dzisiaj poniekąd odpowiednikiem takiego króla mędrca. Stanowi ona pewnego rodzaju normę uniwersalną i od tego po prostu uciec się nie da. No jak powiedziałem, on tam nie pisze tego zupełnie wprost, nie może sobie na to pozwolić. No niemniej jednak tam padają takie bardzo istotne właśnie tezy, jak to, że no dzisiaj demokracja stanowi uniwersalny standard moralności politycznej i Chiny muszą wdrożyć u siebie moralne zasady demokracji. No, nie da się wdrożyć moralnych zasad demokracji bez, i powiedzmy, podnosić ich na arenie międzynarodowej, no jak się samemu u siebie nie ma ich w jakimś przynajmniej stopniu wprowadzonych. Także to jest taki, no nie wprost powiedziany, ale jednak czytelny symbol, że jeśli Chiny chcą rozwijać tą swoją właśnie miękką siłę, to muszą przemyśleć swój system polityczny. Poza tym no, wskazują też uwagę na inne kwestie, na przykład to, że Chiny powinny na arenie międzynarodowej pełnić rolę takiego trochę rzecznika, prawda, państw słabiej rozwiniętych, na przykład gdy prawda, najbogatsze kraje świata narzucają światu różnego typu zasady i rozwiązania, to Chiny powinny no dążyć do tego, aby no to te zamożne kraje najpierw się do tych zasad dostosowały, a dopiero potem te kraje, prawda, uboższe, gorzej rozwinięte mogły je wprowadzać, tak żeby tutaj no nie było podwójnych standardów, które można powiedzieć no oddziaływują jakoś wykluczająco na te kraje gorzej rozwinięte. No poza tym jest on także propagatorem tego, aby Chiny były otwarte na świat, przede wszystkim w kwestii granic, możliwości podróży oraz pracy, tak? Czyli zachęca też do tego, aby Chiny no, były bardziej otwarte też na tą zagraniczną siłę roboczą, na imigrantów zarobkowych. No ale mówię, najważniejszy jest tutaj ten element związany, prawda, z demokratyzacją. Jak ja mogę ocenić książkę profesora Jan Siłetonga? No jest to na pewno niezwykle ważny głos w dyskusji, poruszający niewątpliwie bardzo istotne zagadnienie, bo rzeczywiście, o ile Chiny w kategoriach ekonomicznych czy na przykład militarnych no radzą sobie bardzo dobrze, a przynajmniej radziły sobie w ciągu tych ostatnich kilkudziesięciu lat, no bo to, co z tym wzrostem chińskim będzie w przyszłości, to zobaczymy, na pewno stoją przed wielkimi wyzwaniami. To rzeczywiście tutaj no, miękka siła jest tą sferą, która Chinom no, nie wychodzi pod wieloma względami. Nie wychodzi pod wieloma względami i nie da się tego zmienić. No jeśli Chiny nie zdecydują się na jakieś reformy swojego systemu politycznego. Ja już na tym nagrywałem zresztą jeden odcinek. Jestem sceptykiem co do tego, że Chiny przyjmą kiedyś u siebie demokrację w takim rozumieniu, w jakim ona jest na Zachodzie. No ale pomiędzy, powiedzmy, liberalną demokracją na modłę Stanów Zjednoczonych czy krajów Europy Zachodniej, a
tym systemem, który mamy dzisiaj w Chinach, a więc autorytaryzmem z coraz silniejszymi rządami jednostki, jest cały wachlarz tak naprawdę różnych możliwości pośrednich, tak? I nie brak tutaj, prawda, teoretyków, którzy te zagadnienia, prawda, rozwijają, proponują tutaj jakieś rozwiązania, no chociażby wspominany tutaj przeze mnie profesor Jian Qing, tak? Z jego tam, prawda, no takimi konfucjańskimi ideałami, ale jednak doceniającymi znaczenie, prawda, pewnych elementów demokratycznych. Ja tą książkę no, z całego serca Państwu polecam. No, niestety nie jest ona wydana w języku polskim. To jest zresztą no, częsty problem z no, wieloma takimi publikacjami tworzonymi przez tych czołowych chińskich intelektualistów, że się ich no, nie tłumaczy na język polski. Dlatego no, przez to niestety mamy gorszy dostęp do tego, prawda, do tej debaty intelektualnej, która w Chinach jak najbardziej się toczy. No, niemniej jednak polecam zapoznać się z tą pozycją. Jest ona napisana po angielsku, ale śmiem twierdzić takim angielskim jednak w bardzo przystępnej formie. Serdecznie Państwu dziękuję za wysłuchanie mojego vloga. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, do komentowania moich materiałów. Komentarze przychylne, negatywne, neutralne, wszystkie są dla mnie cenne, ponieważ pozwalają mi rozwijać ten mój format vlogowy. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, no i polecam śledzenie moich kolejnych materiałów.